Według gazety opublikowanej w Hongkongu, chińskie wojska i nowy sprzęt wojskowy opuściły miasto Mandżoula w mongolskim regionie autonomicznym i pociągiem do Zabajkalsku w Rosji Dalekiego Wschodu. Stamtąd udadzą się do stolicy kraju przed konkurencją, która odbędzie się w przyszłym miesiącu. Chiny w międzynarodowym meczu wojskowym. South China Morning Post podkreślił, że konkurencja odbyła się po raz pierwszy od rozpoczęcia trwającej olimpiady zespołu była konkurs zespołu z 37 krajów. Konkurs odbędzie się w Moskwie w dniach 13-27 sierpnia. Wśród uczestników były zespoły, w tym z Rosji, Iranu, Indii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Armenii. Chińskie igrzyska, które są stałym uczestnikiem od 2015 roku, weźmie udział w trzech grach, w tym w grze w bitwy piechoty i konkursach Fregate. Chiny i Rosja wzmacniają współpracę. Zagrożenie bezpieczeństwa. Według telewizji państwowej CCTV Chin od 2005 roku Chiny i Rosja zintensyfikowały wspólne szkolenie wojskowe, szczególnie w ostatnich latach. Japońska Armia Obronna powiedziała, że pogłębienie więzi między dwoma krajami miałoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe to coroczne rosyjskie wydarzenie sportowe wojskowe zorganizowane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. W opóźnieniu, które miało miejsce po raz pierwszy w sierpniu 2015 roku, wzięło prawie 30 krajów, w których ponad dwa tygodnie uczestniczyło w kilkudziesięciu konkursach. Problemy i groźby armii Putin. Wiceminister spraw zagranicznych dotyczących słabości Litwy i UE. Wartość jakości naszego artykułu. Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepszą treść.